Witam Was bardzo serdecznie i chciałem dziś zaproponować Wam krótką refleksję na temat dwóch bardzo ważnych utworów, które w zasadzie wszystko różni, oprócz jednej tylko rzeczy, a mianowicie oprócz kwestii miłości ojczyzny. I to są utwory niesłychanie ważne z punktu widzenia historii naszej literatury, ale przede wszystkim są niesłychanie ważne z punktu widzenia historii naszej literatury jako czegoś, czy literatury jako czegoś, co służy nie tylko pouczeniu, nie tylko wzruszeniu, nie tylko jakiejś satysfakcji estetycznej, ale także budowaniu naszej wspólnoty, no niech będzie narodowej, tak? Państwowej, narodowej i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście to jest tak, że po prostu chciałem mówić o dwóch utworach, które są hymnami. Zanim nad tymi dwoma utworami jakoś tam troszeczkę się pochylimy, to chciałem, żebyśmy dobrze zrozumieli, o czym my mówimy, kiedy mówimy o hymnie. Samo słowo hymn ma dwa znaczenia. Znaczenie pierwsze to jest takie znaczenie poetologiczne, genologiczne, strasznie mądre słowa. No po prostu gatunkowe. Hymn jako gatunek literacki. Przypominam, że w obrębie takiego wielkiego działu wiedzy o literaturze, który nazywamy teorią literatury, no bo literaturoznawstwo jako wiedza o literaturze rozpada się na bardzo różne takie subdyscypliny, bo mamy historię literatury, mamy krytykę literacką, no i mamy też teorię literatury, czyli jakby takie ujęcie literatury nie w perspektywie tego, jak ona się rozwijała historycznie, tylko w perspektywie jakby teorii, tak? Czyli taka próba takiego teoretycznego spojrzenia na to, czym jest dzieło literackie. No więc jest taka w obrębie teorii literatury, która też ma ileś tam subdyscyplin i różnych takich modeli odczytywania i definiowania dzieła literackiego. Mamy również taką subdyscyplinę, którą nazywamy genealogią, czyli to jest nauka o gatunkach literackich. No więc pierwsze znaczenie słowa hymn to jest znaczenie genealogiczne, czyli gatunkowe. Co sprawia, że rozpoznajemy hymn jako gatunek? Że patrzymy na jakiś utwór literacki i wiemy, aha, to jest hymn. Tak samo jak rozpoznajemy, no, czytamy Pijaństwo Krasickiego, wiemy, ok, jest to satyra. Tak? Czytamy, nie wiem, Jagnię i Wilcy Krasickiego i wiemy, aha, to jest bajka. No więc, co sprawia, że mamy jakiś utwór, czytamy utwór i wiemy, że to jest od razu hymn? Znaczy, no po pierwsze, to jest niebywale stężony papier. I rzeczywiście utwór, który nazywamy hymnem, musi być utworem patetycznym, czyli musi być utworem wzniosłym. Dlaczego tak? Dlatego, że w zgodzie z zasadą dekorum musi być napisane językiem odświętnym, dostojnym, patetycznym, wzniosłym, coś, co traktuje o rzeczach wzniosłych, odświętnych, poważnych itd., itd. A hymn, to jest druga jego cecha, zawsze traktuje o rzeczach najważniejszych. Przypominam to, nad czym zastanawialiśmy się na poprzedniej lekcji, tak? Że sytuacja, w której o rzeczach pospolitych piszemy wzniosłym językiem, albo o rzeczach wzniosłych piszemy językiem
językiem. Taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia z parodią, a nawet z trawestacją, tak? To tutaj przypominam to, co mówiliśmy na poprzedniej lekcji. No i dlatego między innymi Monachomachy możemy to traktować jako trawestację, ponieważ ona jest mówieniem o rzeczach banalnych, może nawet trochę wulgarnych i plugawych przy pomocy takiej wzniosłej konwencji poematu heroicznego i w ten sposób powstaje gatunek zwany poematem heroikomicznym, który ze swej definicji jest trawestacją. Znaczy w zasadzie każdy poemat heroikomiczny jest trawestacją. Inaczej nie byłby poematem heroikomicznym. No więc wzniosły język, dostojny, odświętny, patetyczny, celebralny, nazwijcie go jak chcecie, i wzniosła, poważna, dostojna tematyka, na tyle dostojna, że hymn raczej nie skupia się na przykład na, nie wiem, na ważnych wydarzeniach, na ważnych postaciach. Może, ale nie musi. Natomiast najlepiej by było, jakby hymn się skupiał na jakiejś wartości uniwersalnej. Odwaga, pobożność, Bóg, ojczyzna, etc., etc., etc. To są takie tematy właściwe dla hymnu, tak? Od takich tematów wzniosłych, ale bardziej okazjonalnych, to byłaby raczej oda. Zresztą oda też się różni jeszcze z tymi paroma innymi rzeczami, ale o tym będziemy mówić gdzieś tam w przyszłości, kiedy będziemy mówić o odzie Adama Mickiewicza, odzie do młodości, jedynej pełnoprawnej odzie, jako tak naprawdę przeczytam. Po trzecie, hymn w zasadzie zawsze ma charakter inwokacyjny. On zawsze zawiera w sobie figurę inwokacji, zawsze jest skierowany do, no, do idei, tak? Do świętego, do Boga, do ojczyzny, do jakiejś, nie wiem, wzniosłej abstrakcji pojęciowej itd., itd. Tak było w starożytności, kiedy powstawały pierwsze hymny, tak było w średniowieczu. Przypominam konwencję hymnu ambrozjańskiego, znaną nam chociażby z hymnu do świętego Stanisława Wincentego z Kielczy. Inwokacyjność. Po czwarte, w hymnie będzie zawsze występował podmiot zbiorowy. To znaczy tym wyrazicielem tej rozbudowanej inwokacji, którą jest hymn, będzie podmiot zbiorowy. Dlaczego tak? Dlatego, że hymn wtedy, kiedy powstawał jako gatunek meliczny, czyli poetycko-muzyczny, był na chór. A jak jest na chór, no to musi być podmiot mnogi, tak? No, bo to byłoby bez sensu, jakby stał chór i śpiewałby w liczbie pojedynczej, tak? Dlatego tam jakaś zbiorowość zawsze będzie mówiła. No i wreszcie po piąte, takie ważne, to hymn ma bardzo ścisłą, regularną, stroficzną budowę. On musi być bardzo ładnie, regularnie, stroficznie zbudowany. To go też bardzo mocno odróżnia od odu, to już tak antycypuje to, co będziemy mówić o Mickiewiczu za jakiś tam czas. Oda może być taka rozwalona, ona może być taka emocjonalna. Hymn raczej w tym swoim patosie unika takiej prostej emocjonalności. No i skupia się, jest taki właśnie, to dostojeństwo języka obejmuje również taką ścisłą stroficzność, która w hymnie musi być zachowana. To byłby hymn jako gatunek. Ale jest jeszcze drugie bardzo ważne znaczenie słowa hymn. A mianowicie takie, powiedziałbym, instytucjonalne, ale chyba można powiedzieć prawne. Co to znaczy? To znaczy, że hymn uważany jest za hymnem nazywany pieśń reprezentacyjną jakiejś wspólnoty. Pierwsze podstawowe skojarzenie, jakie przychodzi nam tutaj do głowy, to jest hymn państwowy, tak? I zakłada się, że hymnu państwowego nie śpiewamy byle jak, że śpiewamy go w postawie zasadniczej, że dobrze by było, żeby do tego śpiewania hymnu jeszcze był poczet sztandarowy, że śpiewamy go w jakichś szczególnie uroczystych okolicznościach, typu święta państwowe itd., 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 tak? To jest tutaj, wszystkie te
czynności muszą być, muszą, wszystkie te elementy powinny być dochowane. No i w przypadku szczególnie wysokiej rangi prawa, które mówi, że coś jest hymnem, a tak jest w przypadku hymnu państwowego, bo to, że hymnem państwowym w Polsce jest ten, a nie inny utwór, dekretuje najwyższe prawo, jakie jest w Polsce, czyli konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, tak? A w związku z tym, no, jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób profanuje hymn, no to de facto popełnia przestępstwo, tak? No bo hymn podlega ochronie prawa. No ale oczywiście możemy mieć tutaj jakieś tam mniej lub bardziej poważne hymny związane właśnie z jakimiś takimi wspólnotami typu szkoła, typu Związek Harcerstwa Polskiego, typu nawet klub piłkarski, tak? Bardzo często kluby piłkarskie mają swoje hymny. Stronnictwa polityczne mają swoje hymny, tak? Międzynarodówka była hymną Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Polskie Stronnictwo Ludowe zdaje się, że zapisało sobie gdzieś tam w swoich dokumentach, że hymnem jest Rota Marii Konopnickiej. No więc rzeczywiście to jest tak, że musi być jakiś dokument. To może być statut Związku Harcerstwa Polskiego, to mogą być jakieś tam, nie wiem, to może być statut szkoły, tak? I tam musi być zapisane, co jest tym hymnem. No i wtedy też oczywiście ten hymn no, w pewnym sensie podlega jakiejś tam ochronie prawnej, a przynajmniej to powinien być no, wykonywany w odpowiedni sposób. Wiadomo, że nie jest tak do niesienia na korytarzu, tylko raczej powinien on być jakoś tam osiągnięty. I teraz tak. Rozmawiamy sobie teraz o dwóch filmach. Pierwszy z nich to utwór Ignacego Krasickiego. Utwór zatytułowany Hymn do miłości ojczyzny. Utwór bardzo krótki, liczący sobie 8 wersów, którego historia jest straszliwie zamotana, bo to nie jest hymn w sensie instytucjonalnym, ale był takim hymnem. Nie był hymnem narodowym, natomiast był hymnem szkoły rycerskiej, czyli korpusu kadetów. On został napisany przez Ignacego Krasickiego w 1774 roku. I to jest utwór, który bardzo prędko zyskał niesłychaną popularność. I był właśnie traktowany jako taki, jako taki sposób na wyrażenie uczuć patriotycznych. Krasickiemu to się nieszczególnie podobało. Mi się to nieszczególnie podobało, dlatego że Krasicki miał raczej temperament takiego oświeceniowego ironisty, więc jemu takie patetyczne klimaty nie bardzo odpowiadały. Więc on no, robił co mógł, żeby ten swój utwór pospolitować. Ten utwór bardzo prędko okazało się, że on jest częścią heroikomicznego poematu Moszeida, gdzie śpiewają ten hymn myszy idące na wojnę z kotami. W Antymonachomachii ten hymn został bardzo okrutnie sparodiowany przez Ignacego Krasickiego. Mamy takie właściwie parodie w parodii, czy trawestacje w trawestacji. Nic nie poradzi. Hymn właśnie bardzo prędko stał się hymnem szkoły rycerskiej, zaczął istnieć w taki samodzielny sposób. No i jest rzeczywiście jakoś tam utworem, który dzisiaj czytany samodzielnie jest utworem no po prostu patriotycznym. Odbieramy go jako patriotyczny. Utwór drugi. Utwór zatytułowany hymn czy pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Albo znany czasami pod tytułem Mazurek Dąbrowskiego. Jest utworem Józefa Wybickiego, który poetą specjalnie wybitnym nie był, no ale był takim sprawnym pisarzem publicystycznym, propagandowym, tak byśmy powiedzieli. I Józef Wybicki znalazł się w gronie tych, którzy tuż po utracie polskiej niepodległości, czyli po roku 1795, znaleźli się we Włoszech, i tam stworzyli polską formację zbrojną, czyli Legiony Dąbrowskiego,
które walczyły przy boku cesarza Francuzów, Napoleona. Dlatego, że oni wierzyli, że dzięki Napoleonowi Polska odzyska niepodległość. Kiedy ta formacja zbrojna powstawała w takiej małej włoskiej miejscowości Reggio, to wtedy, znaczy nie mają, po prostu w Reggio, przepraszam, tak odruchowo mówię, to mają miejscowości, to Józef Wybicki powstało takie zapotrzebowanie, bo ci żołnierze mieli coś do śpiewania, tak? No i wtedy Józef Wybicki narychtował dość prędko taki tekst, który zwłaszcza jak się doczyta w tej wersji historycznej, którą macie w podręcznikach, czy do których mówię teraz bezpośrednio, no to nie jest utworem specjalnie doskonałym literacko. Widać, że tam te rymy gdzieś tam się wahają trochę, te akcenty jakoś tak się bijają. Do niego dosyć prędko znalazła się melodia, która rzeczywiście jest w rytmie mazurka, w związku z czym świątem Mazurek Dąbrowskiego. No i pieśń bardzo prędko została niesłuchana do Polaków. I ona właściwie towarzyszyła Polakom przez cały XIX wiek, czyli przez cały ten wiek, kiedy Polski nie było na mapach. No bo wiemy doskonale, że bardzo prędko te złudzenia związane z Napoleonem, z legionami się rozwiały. No i ci legioniści czasami kończyli w sposób bardzo, bardzo taki okrutny, bo musieli walczyć tak naprawdę jako agresorzy, jako najeźdźcy, czy to w Hiszpanii, czy to na Haiti, niektórzy z nich. Więc zamiast nieść wolność, to tak naprawdę z punktu widzenia tych, z którymi walczyli, nieśli po prostu francuskie zniewolenie, czy po prostu nieśli obcą władzę, wysługiwali się obcej władzy. Więc to taka bardzo typowo polsko-tragiczna historia, tak bym powiedział. Natomiast pieśń została. I pieśń rzeczywiście towarzyszyła Polakom. O tym, jak ogromną rangę miała wiele lat po jej napisaniu, świadczy chociażby Pan Tadeusz, gdzie ten Mazurek Dąbrowskiego odgrywa kolosalną rolę. On w zasadzie otwiera Pana Tadeusza, kiedy Tadeusz biega do Soplicowa, do dworu, to ciągnie za sznurek przez zegarki i słyszy Mazurek Dąbrowskiego. To jest początek poematu. Koniec poematu to jest koncert Jankiela, który też się kończy Mazurkiem Dąbrowskiego, więc to zamyka nam ten utwór jakby w jednym sensie. Ponieważ ten utwór towarzyszy Polakom przez cały XIX wiek, przez wiek politycznego nieistnienia, no to kiedy odradzała się Polska Rzeczpospolita w dwudziestoleciu międzywojennym, to ojcowie polskiej niepodległości i matki polskiej niepodległości, kiedy były jakieś takie spory, jaki ma być hymn, co ma być tym hymnem tej nagle odrodzonej, darowanej nam po prostu 20 paru latach Polski, w swojej naprawdę głębokiej mądrości zdecydowali, że to będzie właśnie ten utwór. Dlaczego tak? Dlatego, że chodziło o to, żeby stworzyć taką symboliczną klamrę, żeby znieść tych 120 kilka lat nieistnienia i żeby pokazać, że ci, którzy mówili, że marsz, marsz do tej Polski, że wreszcie ich cienie do tej Polski domaszerowały, żeby pokazać, że to marzenie o tej niepodległej, które gdzieś tam zarysowane było bardzo mocno w tym utworze Józefa Wybickiego, że ono wreszcie się spełniło. I teraz tak. O czym są oba te utwory? Znaczy, czym one się przede wszystkim różnią? Zacznijmy od tego. Znaczy, na poziomie formy. No bo pierwszy z nich jest doskonałym hymnem, czyli utwór Kłosickiego. I ktoś tutaj mógłby mnie złapać teraz na, jak ktoś dobrze słuchał, to mógłby mi powiedzieć, przeszał sobie gdzieś tam w podręczniku czy gdzieś indziej, mógłby mi powiedzieć, mówił pan, panie Rojek, że hymn ma być stroficzny, a ja tu widzę, że to jest litym tekstem napisane. Jest napisane litym tekstem, ale dla człowieka świadomego reguł gry w literaturę, jak on przeczyta tego wersów, to on od razu widzi, że to jest po prostu jedna strofa. To jest oktawa. Czyli strofa bardzo charakterystyczna dla poezji, klasycystycznej poezji bohaterskiej. Tak były pisane wielkie poematy heroiczne we włoskim renesansie. I to jest taka typowa strofa, tak? 10-11 zgłoskowiec, 8 wersów rymowanych AB, 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 C, C, czyli trzy rymy krzyżowe i jeden rym parzysty w samym końcu. Tak?
Jest język stroficzny. Zawiera jedną strofę, ale jest stroficzny. To od razu widać, jak ktoś wie, jak wygląda oktawa, to od razu widzi, że to jest jedna strofa, jedna oktawa. Utwór Wybickiego z grubsza rzecz biorąc, też realizuje wszystkie te wskaźniki bycia hymnem, o których mówiłem. Oba realizują, tak? Patetyczność, stroficzność, inwokacyjność, podmiot zbiorowy, wzniosła idea, która jest wychwalana w wypowiedzi. One tutaj się różnią. One tutaj się bardzo, bardzo są do siebie podobne. Natomiast utwór Wybickiego o wiele wyraźniej niż utwór Krasickiego realizuje konwencję gatunkową innego jeszcze gatunku niż hymn, a mianowicie piosenki. Po prostu na zwyczajnym świecie piosenki. Co o tym świadczy? Świadczy o tym zwrotkowo-refreniczna struktura. Dlatego, że piosenka jest również gatunkiem poetyckim i jedną z takich charakterystycznych cech, które wyróżniają piosenkę jako gatunek, jest to, że posiada refreny, czyli powtarzające się partie tekstu, które co zwrotkę, czyli co taki mierzalny inny utwór, powtarzają się, inny fragment tekstu, powtarzają się w taki sam bądź podobny utwór. I co łączy oba te utwory jeszcze? Miłość do ojczyzny, ponieważ wbrew obiegowej opinii te utwory niosą o ojczyźnie. To nie ojczyzna jest wychwalana w tych utworach. Albo inaczej, nie wprost ojczyzna. Ojczyzna jest na drugim planie. Co jest przedmiotem tych utworów, tematem tych utworów? W przypadku Krasickiego bardzo wyraźnym adresatem tego utworu. Tym przedmiotem jest patriotyzm. Patriotyzm rozumiany w bardzo, ale to bardzo rozmaity sposób. Dlatego, że w utworze Krasickiego to jest patriotyzm oświeceniowego intelektualisty. Patriotyzm jako miłość do ojczyzny u Ignacego Krasickiego raczej jest stoicką, obywatelską cnotą, to jest wirtus, tak? I on to potrafi bardzo ładnie w tym utworze pokazać, że to jest taki utwór. On jest bardzo nieemocjonalny, jakbyśmy go przeczytali. On ma w zasadzie strukturę takiego prawie że równania, jakby się dobrze zastanowić, tak? On raczej skupia się na miłości do ojczyzny jako na pewnej powinności, wyrastającej, no właśnie, z takiego ducha obywatelskiego, nie wiem, z jakiegoś takiego zaangażowania publicznego, z czegoś takiego. Natomiast utwór Wybickiego jest utworem o wiele bardziej emocjonalnym. To jest utwór żołnierski. On się skupia na konkrecie, on się skupia na konkretnych osobach, na konkretnych doświadczeniach i to jest utwór, gdzie miłość do ojczyzny jest nie tylko powinnością, ale miłość do ojczyzny jest także emocją, jest także uczuciem takim głębokim tego słowa znaczenia. I z wielu punktów widzenia, to już tylko sygnalizuje, bo o tym nie będziemy rozmawiać, bo to by nas zaprowadziło zupełnie gdzie. Ten utwór Wybickiego, niedoskonały, prosty, miejscami może nawet poetycko prymitywne, może takie pozdrowki, takie katarynka, albo jak ktoś zrobi coś, to my zrobimy coś, tak? Z wielu punktów widzenia jest utworem niezwykle już bliskim romantyzmowi i to na 25 lat przed nominalnym początkiem romantyzmu w Polsce. Ale to już tak trochę na mnie. Bardzo Wam dziękuję.